Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Axerfish i mam dzisiaj dla was kolejną opinię o Mega Manze od JPF-u. Dziś na celowniku było ich 11 autorstwa Moto Hagio. Jest to, no, dosyć stara manga już, ponieważ jak sprawdzałem ostatnio w internecie, no, to ona wyszła w 75 roku, więc no troszkę sobie już latek ma i widać to po tej mandze, że ona nie jest najnowsza, ale nie zmienia to faktu, że jest ona bardzo dobra i szczególnie z tego gatunku, który ja bardzo lubię. No właśnie sporo takich aspektów, które ja w tego typu dziełach cenię. Jeśli kojarzycie mangę, boże nie mangę, jeśli kojarzycie książkę autorstwa Agathy Christie pod tytułem I nie było już nikogo, to tam było kilkunastu ludzi i wśród nich był morderca i musieli odgadnąć, który z nich jest mordercą. No to tutaj jest coś podobnego, tylko że bez mordercy. Ale po kolei przeczytam wam ogólnie, o czym opowiada fabuła tej mangi. No więc trwa ostatni etap egzaminów wstępnych do Akademii Kosmicznej. By go przejść, 10-osobowy zespół kadetów musi przetrwać 53 dni na dryfującym statku kosmicznym, który nazywa się Biały. Jednak gdy docierają na miejsce, okazuje się, że jest ich 11, a więc mamy jedną dodatkową osobę. No i kim ona jest? Kim jest ta tajemnicza dodatkowa osoba? W atmosferze narastających podejrzeń kadeci muszą zmierzyć się z o wiele poważniejszymi problemami niż wzajemna nieufność. I to właśnie lubię w tego typu dziełach. Wiecie, że jeden podejrzewa drugiego, ten nie ufa tamtemu, ten ufa tamtemu, jeden drugiego podejrzewa i nie wiadomo, kto jest tym jednym wybranym. No i właśnie trzeba się domyślać przez całą mangę. Kto jest tym 11 członkiem egzaminu? Mnie osobiście nie udało się zgadnąć i w sumie była to osoba, której najmniej bym się spodziewał. No ale właśnie to jest fajne w tych mangach, że zawsze sprawcą okazuje się ta osoba, o której byś w życiu nie pomyślał. Oprócz tego, manga Była ich 11 jest tylko do połowy. Potem rozpoczyna się sequel, czyli kontynuacja, która nazywa się Horyzont na Wschodzie, Wieczność na Zachodzie. Również występują tam ci sami bohaterowie, jednakże ona bardziej skupia się wokół polityki, wokół wojny i tak dalej, więc znacznie ten sequel różni się ogólnie klimatem i całą historią od pierwszej części, Było ich 11, aczkolwiek wciąż jest dobrą historią. Bardzo podobają mi się bohaterowie, ponieważ cała akcja rozgrywa się, jak zdążyliście pewnie zauważyć, w kosmosie. Stąd też wśród całej tej załogi, tych 11 ludzi, mamy przeróżnych osobników. Niektórzy wyglądają zupełnie jak kosmici, no bo wiecie, pochodzą z różnych planet, mają różne poglądy polityczne, różne zachowania, różne tradycje i tak dalej. Dlatego też każda postać tutaj jest bardzo interesująca. Mamy również romans, który jakoś nieszczególnie mi się podobał, ze względu na pewne okoliczności, o których pewnie dowiecie się czytając tę mangę, bo nie chcę wam nic spoilerować. W każdym razie sama manga, sama historia naprawdę potrafi człowieka kupić. Rysunki może nie powalają, bo jak wiadomo jest to stara manga, poza tym no, Moto Hagio ma taki styl, dość prosty, te rysunki nie są jakoś szczególnie szczegółowe, natomiast manga jest bardzo ładnie wydana przez JPF, ma trochę kolorowych stron, no i podoba mi się to, że mamy historię oraz jej kontynuację w jednym tomie, dlatego też uważam, że JPF odwalił kawał dobrej roboty z tym oto tomem. Uważam, że jeśli lubicie takie rzeczy jak śledztwa, wzajemne podejrzewanie się, wielu ludzi, wśród nich jeden, ten jedyny, to musicie sięgnąć po Było ich 11, bo jakby nie patrzeć, jest to już klasyk. No i jest to bardzo dobry klasyk, warty uwagi. To by było na tyle ode mnie, jeśli chodzi o tą opinię o mandze. Trzymajcie się, do zobaczenia, na razie i cześć.